miejsce jest kinem od 1937 roku, czyli tradycja jest dosyć bogata. Dokładnie został otwarty w marcu 1937 roku. Nie wiem od początku, na jaką publiczność stawiali, ale myślę, że stawiali na młodzież. Tu już od właściwie przed wojną były prowadzone takie działania edukacyjne dla młodzieży, filmy oświatowe, pokazywane w porankach. Chwalono się nawet gdzieś w Gazecie Kieleckiej, że są dosyć tanie bilety, więc publiczność niekoniecznie zamożna mogła przychodzić tutaj również i uczestniczyć w seansach. Kino było przed wojną najnowocześniejszym kinem, to była, zresztą też pisano o tym w Gazecie Kieleckiej, najnowocześniejsza aparatura, druga w Polsce, dziesiąta w Europie, specjalnie sprowadzona do Kielc. I system klimatyzacyjny właściwie jedyny taki w Polsce. Sala służyła również jako sala teatralna, nie tylko jako sala, podobnie zresztą jak dzisiaj, tak, wielofunkcyjna. Po wojnie te tradycje kina były kontynuowane. W 54 roku, w lutym 54 roku powstało kino, wtedy się nazywało kino związkowe WDK przez chwilę, natomiast wymyślono nazwę Robotnik. I to kino pod nazwą Robotnik funkcjonowało długo, funkcjonowało właściwie do 89 roku, czyli do tego momentu przełomu, tak, i przemian ustrojowych. I było też takim kinem nastawionym na, tak mi się wydaje i tak wygląda z tych świadectw różnych, na publiczność wiadomo różnorodną, ale też już były prowadzone takie różne działania edukacyjne skierowane w stronę młodzieży. Nawet pamiętam taki tekst Stefanii Hejmanowej-Majewskiej, to jest bardzo ciekawa krytyczka przedwojenna, pisząca w prasie branżowej, która po wojnie związała się z Kielcami, 15 lat w Kielcach mieszkała i pisywała do Słowa Ludu recenzję, miała taką rubrykę z naszych ekranów. Narzekała na to, że właśnie w Robotniku pokazuje się jakiś film Antonioniego, bo tu jednak jest taka publiczność młoda, która niekoniecznie musi być przygotowana do odbioru takiego filmu. Prowadzono też działania studyjne, tu na pewno były zapoczątkowane taka świetna akcja, coś się nazywało Z przemianami do kina, i to redaktor Tadeusz Wiącek zapoczątkował te działania. To były takie przeglądy artystycznego kina. Zaczął od twórców polskich i zaczęło się od przeglądu filmów Wajdy. Wszystkie filmy Wajdy pokazano w 76 roku, wtedy zrealizowane. Zaproszono twórcę, zrobiono wystawę w holu kina, plakatów filmowych. Ta nazwa została zmieniona. W 90 roku mamy inną nazwę, mamy nazwę Echo. Podobno, to też redaktor Wiącek takie świadectwo gdzieś tam w swoich książkach składał, że było to na cześć właściwie popołudniówki Echo Dnia, dlatego że właśnie z inicjatywy Echa Dnia i wtedy redaktora Wiącka zorganizowano w Robotniku kilkakrotnie taki przegląd filmów w latach 80., przegląd filmów z Filmoteki Narodowej. Później było kilka lat przerwy i w 2008 roku, w grudniu 2008 roku wznowiono działalność kinową w WDK-u. Powstaje kino WDK. Kiedy przyszedłem na stanowisko dyrektora w grudniu 2007 roku do Wojewódzkiego Domu Kultury imienia Józefa Piłsudskiego, spotkałem się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich było kino, które kiedyś funkcjonowało, miało bardzo dobrą markę, renomę. W momencie, kiedy tutaj zostałem dyrektorem, kina nie było. Było urządzenie, które okazało się po wstępnej analizie, że jest w tak złym stanie i tak zdemontowane, że nie nadawało się do użytku, zresztą to była już inna epoka, i pomysł wydawał się nie tylko mnie, ale i osobom, z którymi rozmawiałem, decyzyjnymi, wówczas dobry. Problemem były pieniądze, których na to nie było. Udało mi się przekonać ówczesnego dyrektora Departamentu Kultury, Promocji, pana Jacka Kowalczyka, żeby on z kolei namówił zarząd, żeby przesunąć 50 tysięcy, które było szykowane na remont chodnika przed Wojewódzkim Domem Kultury, na właśnie wkład w projekt reaktywacji kina. Później, kiedy już okazało się, że te 50 tysięcy mam, należało się zastanowić nad pozostałą kwotą. No i napisaliśmy dwa projekty, konkretnie w tym uczestniczyła pani Augustyna Nowacka-Rowińska i pan Tomasz Kot, ówcześni pracownicy impresariatu. I z tymi projektami pojechałem do Warszawy. Jeden projekt był dedykowany do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Po rozmowie z panią dyrektor Odorowicz, nie wiem jak to się stało, powiedziała, że 100 tysięcy ma pan, więcej nie, bo większych transz nie ma. To były tylko 4 transze po 100 tysięcy na całą Polskę i jedną z tych transz dostaliśmy my. Resztę kwoty
uprosiłem w Ministerstwie Kultury, no i okazało się, że pieniądze się znalazły. Problem był następny, a mianowicie te pieniądze, które były, wystarczyły tylko na zakup jednego aparatu, nie dwóch, a powinny być dwa. Natomiast technika nie stała w miejscu. Wówczas zaproponowano nam do kupienia takiego podajnika, gdzie on od razu podawał drugą szpulę. Zjawił się obecny kierownik kina, pan Jarosław Skulski, który był tym bardzo zainteresowany. Swoją przygodę z kinem i z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach rozpocząłem w połowie 2003 roku. Wówczas zostałem zatrudniony po raz pierwszy w instytucji. Wtedy kino, wówczas robotnik, przestało funkcjonować. Jednym z powodów była przestarzała infrastruktura. To jest dowód tej infrastruktury, czyli projektor jeszcze analogowy na taśmę celuloidową AP5 z lat 60. ubiegłego wieku. We wspomnianym 2003 roku, kiedy tutaj zostałem zatrudniony, to zaczęliśmy organizować takie pokazy kina niezależnego z filmy, z płyt DVD. To był taki czas w Polsce, kiedy jak grzyby po deszczu zaczęli realizować filmy wówczas jeszcze nikomu nieznani, niezależni twórcy, tacy jak bracia Matwiejczykowie czy Bodo Cox, dzisiaj uznany reżyser filmowy młodszego pokolenia. Na piętrze w sali kominkowej organizowaliśmy krzesełka, wypożyczaliśmy rzutnik od firmy zewnętrznej. Natomiast w sali widowiskowej niedługo potem rozpoczął się remont, w związku z tym sala była wyłączona, jeśli chodzi o organizację projekcji filmowej. I tak to trwało mniej więcej do połowy 2005 roku. Na 3 lata wyemigrowałem do Londynu, skąd wróciłem jesienią 2008 roku. Trochę wcześniej dowiedziałem się, że nowy dyrektor WDK-u, pan Łukasz Łaganowski, chciałby spróbować reanimować, reaktywować kino w Wojewódzkim Domu Kultury i wróciłem poniekąd na gotowe, to znaczy rozpocząłem po raz drugi pracę w instytucji we wrześniu 2008 roku. Wówczas już był złożony projekt do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na dofinansowanie zakupu już takiego nowoczesnego projektora, jeszcze analogowego, na taśmę celuloidową, bo przypomnę, to było 11 lat temu, więc jeszcze taśmy 35 mm były jak najbardziej w użyciu. 19 grudnia tego samego 2008 roku ponownie po 5 latach otwarto kino WDK. Pamiętam to jak dzisiaj, to był piątek i jako pierwszy wyświetliliśmy film Piotra Łazarkiewicza 010. Piotr Łazarkiewicz umarł kilka miesięcy wcześniej, a ten film jesienią wprowadził na ekrany kin Roman Gutek w swojej firmie Gutek Film. I ja pamiętam, że na ten pierwszy seans zaprosiliśmy żonę Piotra, panią Magdalenę Łazarkiewicz, notabene także reżyserkę filmową. Magdalena Łazarkiewicz przyjechała z Warszawy, przywiozła ze sobą jednego z aktorów występujących w filmie 010. I pamiętam to jak dzisiaj, to był bardzo długi dzień, rozpocząłem go bladym świtem, kiedy ze stresu już nie mogłem spać, a zakończyłem późnym wieczorem. Już po projekcji było sporo emocji, także takiej natury technicznej, ponieważ wówczas nowy projektor Kinoton odmówił nam przez chwilę współpracy, co skończyło się tym, że film poszedł, ale bez dźwięku. I od tego czasu mija 11 lat i po drodze wydarzyło się dużo innych rzeczy. Zamysłem od samego początku było kino studyjne, ambitne. Ruszaliśmy bardzo skromnie, było 2 pracowników, w tym jeden na umowę zlecenie. Teraz już to wygląda inaczej. Później do tego pomysłu kina studyjnego doszły jeszcze inne pomysły. Byliśmy równolegle 2 miastem w Polsce, gdzie napisaliśmy program też do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na edukację filmową dla studentów i ten program ruszył, a byliśmy 1 miastem w Polsce, gdzie Urząd Marszałkowski, Zarząd sfinalizował to finansowo, także studenci nie płacili wcale za udział w tym projekcie. Później był bardzo fajny projekt pana Jarka Skulskiego, który na początku wszyscy myśleli, że się nie uda, ale udał się bardzo, mianowicie Poranki. Także dla dzieci filmowe, kiedy kino zagościło się już tutaj, nagle zaczęły się sypać propozycje reklam. Natomiast dokąd byłem dyrektorem, w ogóle nie pozwoliłem na wyświetlanie reklam. Chciałem utrzymać to kino w
takim czystej formie i bez popcornu, jak kiedyś było kino. Z miesiąca na miesiąc kino nabierało rozpędu. Pamiętam, że jesienią 2009 roku rozpoczęliśmy program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Wówczas to był taki ogólnopolski projekt pod nazwą Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. I przez 7 kolejnych lat szkolnych realizowaliśmy ten program. Od 4 lat mamy swój własny autorski, czyli Świętokrzyska Akademia Filmowa. Po drodze były też zmiany technologiczne. Najpierw w okolicach roku 2010 zakupiliśmy projektor o rozdzielczości Full HD po to, aby móc poszerzyć niejako nasze możliwości techniczne i wyświetlać filmy z płyt Blu-ray, które wówczas zaczęły wchodzić na rynek i to było jeszcze przed erą cyfryzacji. W 2012 roku jesienią, podobnie jak w roku 2008, dzięki wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zakupiliśmy projektor cyfrowy firmy Barco i od tego czasu datuje się kolejny rozdział działalności kina w Wojewódzkim Domu Kultury, ponieważ już w tym momencie, jak pozostałe 3 kieleckie kina, zaczęliśmy dysponować sprzętem, który pozwalał na granie filmów także premierowych. W 2012 roku udało się wprowadzić reaktywowane kino do epoki kina cyfrowego, co pozwoliło na błyskawicznie na poszerzenie repertuarowe, bo coraz mniej filmów było już na szpulach. Kino wykorzystało swoją szansę po kolei, wchodząc do różnych projektów i programów. Pamiętajmy, że nasza praca, praca pracowników kina, trudy doskonalenia technicznego, sprzętowego, to jest jedna strona, ale kino tak naprawdę to są widzowie, a widzowie przychodzą na dla nich właściwy repertuar. Nie jesteśmy kinem, które wyświetla tak zwane hity, blockbustery, ale od 7 lat już spokojnie możemy grać te same tytuły, albo przynajmniej część z nich, którą można zobaczyć w pozostałych kieleckich przybytkach 10 Muzy. Rok później, jesienią 2013 roku, to było w listopadzie, zmieniliśmy nazwę kina. Kino WDK trochę tak nic nie mówiło. Wiedziałem, że jest takie samo kino w Rzeszowie, ponieważ tam też jest Wojewódzki Dom Kultury i zdarzało się, że przychodziły do nas paczki adresowane do WDK Rzeszów. W związku z tym pomyśleliśmy, że warto by nazwać to nasze kino inaczej. W listopadzie 2013 roku została nadana nazwa kinu, bo chodziło o to, żeby jednak jakąś osobowość temu kinu nadać. Myślę, że o to chodziło, żeby to była taka nośna nazwa. Nazwa Fenomen. Skąd ta nazwa? Otóż to był taki pomysł na to, żeby też połączyć dawne czasy z dzisiejszymi czasami. To jest nazwa najstarszego kina w Kielcach, najstarszego stałego kina w Kielcach, które powstało w lutym 1909 roku. Mieściło się w budynku, który istnieje do dzisiaj, w budynku kamienicy Teodora Kłodawskiego. To jest róg Małej i Sienkiewicza, taka ścięta kamienica, także istnieje nadal. Założył to kino wspólnie z inżynierem Stanisławem Tomickim żydowski właściciel Max Ellenzweig, właściwie najważniejszy taki kiniarz przedwojenny kielecki, który tę działalność kinową prowadził lat 30. Kilka lat później, w 1912 roku, przeniósł się tam, gdzie dzisiaj jest Puchatek, w to miejsce, gdzie dzisiejszy Puchatek, tam przeniósł swoją działalność kinową, a później w 1926 roku wybudował własny budynek, czyli Kino Palas na ulicy Staszica, czyli właściwie to miejsce, w którym znajduje się dzisiaj Kino Moskwa. Czyli mamy ten fenomen, który jest takim łącznikiem między dawnymi i dzisiejszymi czasami i jest taką dosyć nośną nazwą. Nazwa Kina Fenomen pojawiła się najpierw jako nazwa dla naszego dyskusyjnego klubu filmowego, który zarejestrowaliśmy jesienią 2012 roku. Od roku 2012 w naszych szeregach znalazł się również dyskusyjny klub filmowy Fenomen przy kinie Fenomen w Kielcach. Jest jednym z aktywniejszych członków naszego ruchu, co zostało również zauważone przez władze kinematografii, bo klub został nagrodzony nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, co jest sprawą niesamowicie ważną. W tym roku również laureatem tej nagrody zostało Kino Fenomen. W jaki sposób się zapracowuje na taką nagrodę? Przede wszystkim ciężką pracą. Ciężką pracą i myśleniem nie tylko o tym, jak zarobić na widzach, ale w jaki sposób
pomagać im kształtować ogląd świata, bo przecież cała kinematografia to jest oglądanie świata okiem kamery. I to oko kamery, jeżeli przerzucimy, damy widzom możliwość rozglądania się okiem kamery po całym świecie, to w tym momencie mamy i dobrą publiczność, i dobre miejsce oglądania filmów, i znakomitą rozrywkę. Druga dekada tego odnowionego, reaktywowanego kina to w naszym oczekiwaniu kino związane z salą widowiskową, gdzie chcemy też poczynić pewne unowocześnienia i myślimy cały czas o tym, żeby to kino także spełniało oczekiwania wszystkich, którzy do niego przychodzą. Wokół tego kina dzieją się także różnego typu eventy, animacje. Staramy się, aby byli tutaj dość często prelegenci, ludzie wprowadzający w określone cykle kinowe, żeby też sam obraz filmu był poprzedzony pewną analizą, wprowadzeniem. Ukoronowaniem tej dekady kina w Wojewódzkim Domu Kultury, kolejnej jego reaktywacji, jest nagroda, którą zdobyliśmy we wrześniu tego roku w czasie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wówczas zostaliśmy nominowani w tym roku po raz drugi razem z warszawskim kinem Elektronik i wrocławskim kinem Nowe Horyzonty. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy na gali rozdania 12 nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej odczytano Kielecki Fenomen jako zwycięzcę w kategorii kino w szerszym takim kontekście za upowszechnianie polskiej sztuki kinematograficznej, polskiej kultury filmowej za rok ubiegły, czyli 2018. W związku z tym do połowy września 2020 roku Państwo każdego dnia albo przy każdej nadarzającej się okazji, którzy odwiedzacie Kino Fenomen, tworzycie nową historię tego miejsca, w tym przypadku najlepszego kina w kraju.